No, witam. Co tam u was? Ja sobie mówiłem, a kurwa, skończę z tym. Mam to w gdupie, nie wtrącę się, ale kurwa, jednak się wtrącę. Więc Sky Blue mi powiedział o tym, co odpierdala Gryfcowa. Ja wiem, co odpierdala Gryfcowa, bo oczywiście ciekawość mi kurwa zera. I tak tu wsadziłem, sprawdziłem, co tu się odpierdala. I jestem po prostu wściekły. Jestem wściekły, wkurwiony na maksa. Jak na zeńskie płatać z gier pokroju MS The Query i po prostu. No muszę się po prostu wyładować, muszę skomentować to, co ta typiara pierdoli, bo mnie naprawdę coś trafi, jeśli tego nie zrobię. Nie, no spokojnie, nie osaleję oczywiście, ale no będę po prostu zresztą z tym, że tego nie skomentowałem i tyle, no. To sami tak mam, że chciałem już wcześniej sobie jakiś film nagrać, potem idę do pracy i sobie tak w pracy myślę, kurwa, dlaczego ja tego nie nagrałem wcześniej. Tego to chciałem nagrać. Jest to zwlekam. Nie chcę takiej sytuacji mieć po raz kolejny w poniedziałek. Dzisiaj jest niedziela, więc w niedzielę się powkurwiam jeszcze. W poniedziałek już myślę na luzie, pójdę do pracy i nie będę miał takich myśli, że a dlaczego ja tego nie nagrałem, gdy mogę to nagrać. No właśnie, nagrywam teraz. Pan prowadzący dziś wygląda bardzo przystojnie jak zawsze. Pozdrawiam. PS. Lubimy odcinki o grubych ludziach, bo sami jesteśmy grubi. I ta matka brzmi dokładnie jak moja. XD. Dobra, powiem wam, o czym jest ten odcinek, który teraz komentuje La Carda. Mianowicie jest sobie gruby ojciec, otyła córka i chuda matka. I jest taka sprawa, że no ten ojciec obzera tą córkę różnym jedzeniem. To sam, no, nie wygląda najlepiej. I ta matka ma ból dupy z tego powodu, że oni tam o siebie nie dbają. I no, nie jest zbyt miła dla córki, również dla męża też nie jest zbyt miła. No i ona wręcz wymaga od nich tego, żeby zaczęli się odchudzać. Córka faktycznie zaczyna się odchudzać. Mam z kolei mówi, że się odchudza, ale tak naprawdę kłamuje swoją żonę, bo nie chce mu się schudnąć. No ale potem dochodzi do takiej sytuacji, że córka dokonuje operacji zmniejszenia żołądka. No i są właśnie takie konsekwencje, że ona bardzo tam zachorowała, trafiła do szpitala, była jej robiona operacja. No i się koniec końców okazało, że to przez matkę, bo ta matka na niej wywierała presję, tam nie wspierała je i takie tam inne pierdoły. Niko to, i tak to pierdolą, w sumie dobra, no faktycznie przesadziła, ale chociaż się też przesadził, bo wpychał tej córce jedzenie do buzi. Ale Gryfcowa oczywiście będzie tylko pierdoliła o tym, jak to ta matka jest zła, ale ojciec z kolei okej jest, kurwa, ja pierdolę grubas. Wciska jedzenie swojej córce i sprawia, że sama się staje gruba. No ale oczywiście, nie, kurwa, grube dziewczyny szanujemy, lubimy grube dziewczyny. Chuj z tym, kurwa, do grube dziewczyny najbardziej pierdolą od zecy. I to one was nie robią aferą wszystko. Czego im coś nie pasuje. Wymyślają sobie, że w łatwowie, kurwa, gdzie popadnie. Sami z niektórymi grubymi mężczyznami da się jakoś dogadać, a grube dziewczyny z kolei robią aferą dosłownie, kurwa, wszystko. Nie da się z nimi rozmawiać i, kurwa, Gryfcowa jest tego idealnym składem. Ja pierdolę. No jest, kurwa. I to jej misis. Batony, zwyczaj. Ma czekoladę. Ona ma pierwiostek, znany magnezem, który jest potrzebny do funkcjonowania mózgu. Ładnie tak ciemniać. A jak ten baton ma ozek, to jest dopiero bomba magnezu. Nie wiem, kto pisał. Ale chyba podaje Sky Blue pisał, że on lubi, gdy się tak rejdzuje na Gryfcowa, no to proszę bardzo, masz ten film. Masz ten film, możesz sobie obejrzeć, możesz się ze mnie posłuchać, oczywiście. Jak najbardziej się na to pozwalam. Bo to jest śmieszne, to jest naprawdę śmieszne. Śmieszne, ale to jest z drugiej strony przykre, obleśne. Oczywiście Gryfcowa musi nas spamić pod tym filmem 25 komentarzy. Musi, kurwa, pierdolić o tym samym w 25 komentarzach. I oczywiście nikt jej nie zablokuje za spam, no bo po chuj blokować za spam. Jest sobie Gryfcowa pisze. Kurwa jebie. Idealne pokazanie tego, jak Lakarda ma głęboko w dupie to, co jego widzowie odpierdalają pod filmem. Ma to głęboko w dupie, on sobie po prostu film nagra, później będzie sobie liczył pieniądze, które ma dzięki temu filmowi, a to, co jego widzowie odpierdalają, on ma to głęboko w dupie. Bo po co się przejąć, kurwa, po co zwrócić uwagę na to, że Gryfcowa odpierdala size, gdy chcemy sami z size'em, bo sam ma takie poglądy zjebane jak ona. A jeśli to najwyraźniej przychodzi tylko po to, żeby się pośmiać z tego, co ten kretem pierdoli. Ale to ona sama pisała, że przychodzi właściwie tylko po to, żeby oglądać filmy La Carduma i żeby trochę poprowokować tych ludzi, a ja się nie dziwię, bo to są takie pajace, kurwa, za jebie. Raz za bardzo. O, powiem, że nie zawsze jest skutkiem nadwagi. I mam w rodzinie osobę z cukrzycą, a w zawodówce miałem kolegę jednego nauczyciela, podstawówce też miałem nauczycielkę z cukrzycą, osłuchuję wiele tych osób było chudych. Tak, kurwa, Gryfcowa, ja pierdolę.
bardzo ładne tłumaczenie tego, że ogólnie sobie osoba może wpierdalać co chce i wcale przez to nie zachoruje. No, jasne. Kurwa mać. No, ona ma problemy ze sobą i to poważne. No, dokładnie, ma problemy. Pierdoli bzdury. Jest chora na głowę, na łeb, kurwa, jest chora. No to zdrowie mu zniszczyła ona sama. Przemoc psychologiczna, tak to istnieje. Nie, kurwa, debilko, nie istnieje co takiego jak przemoc psychiczna. Jest to najwyższe znęcanie psychiczne. Durna pizdo. Ja pierdolę. Ale mi ona wkurwia. No, tutaj proszę bardzo, mam następną odklejkę. Hollywood. No. Hollywood, kurwa. Kolejna odklejka, jak grywczowa. Feministka pewnie jest. Mogą być limitowane, no. Bo Tewan ma ból dupy, kurwa, wszystko. Podobnie jak Grywczowa, ma ból dupy. Wszystko, kurwa. Napisa jakaś dziewczyna, że kupiła sobie sklejkę, to teraz przyjdzie Grywczowa i zacznie pierdolić o tym, że ty, kurwa, jesteś nie ekologiczna, bo sobie sklejkę kupiłaś. Ja pierdolam, ja naprawdę, no i tak wkurwia. I takie wiem, że ona się ogólnie spierdala, daj ci tylko, więc dlatego ty się tak na nią wkurwiasz. No właśnie mnie wkurwia mnie to, co ona pierdoli, no. I do mnie ona też się spierdalała. Debilka, kurwa, macie, ja jebie. Ale ta mama jest cudownym motywatorem. No może i najlepszym nie jest, ale ojciec również jest spierdolony. Mogła była godnie, okej, okay, albo po prostu zostawić ich, skoro z nimi jest nieszczęśliwa. No. No tak, klasyczna ojciec i toksyczność, atakowanie osób dyskryminowanych jest dla niej coś spoko, tak samo. Proszę bardzo, kurwa, jakie mamy tutaj pierdolenie za, o, grube osoby kiedyś były bardziej atakowane, teraz oczywiście one wszędzie, te osoby są dyskryminowane, no bo oczywiście nie ma takiej opcji, żeby to gruba osoba atakowała tą chłodną osobę. Nie ma oczywiście takiej opcji, żeby dziewczyna z krótkimi włosami atakowała tą dziewczynę, która ma długie włosy. Nie, kurwa, zawsze jest na odwrót. Zawsze jest tylko i wyłącznie tak, że no, tak bzyca atakuje tą, znaczy no, ta ładniejsza atakuje tą bzycą. Grubsa jest atakowana przez chłodną, a bardziej nieśmiała jest atakowana przez tą, która jest bardziej śmiała. I takie tam pierdolenie, kurwa, drugowisowej. Można usłyszeć, że o, tylko te osoby są biedne, ale chude osoby to nie, oczywiście chude osoby to się nigdy nie spotykają z agresją ze strony grubych osób. Dziewczyna, która się lubi ładnie ubrać, oczywiście też nie. Też nigdy się nie spotyka z agresją od dziewczyn, które się ubierają gorzej od niej. No, wcale, kurwa. Bo wcale nie istnieje coś takiego jak zazdrość, że hej, ta ubiera się lepiej ode mnie, to będę ją gnębiła z tego powodu. Bo ma lepsze powodzenie w szkole, bo faceci chcą z nią rozmawiać, a nie ze mną. No wcale oczywiście do takich akcji nie dochodzi, no wcale, kurwa. No, przemoc psychiczna, kurwa, sobie w dupę sać tą swoją przemoc psychiczną. Jest znęcanie psychiczne. Debilka, ja pierdolę. Widać to od La Carduma. Ścierwo jedne. A najgorsze jest to, że takie ścierwo jest u Mateusa jeszcze. Mateusz naprawdę mógłby wyjść bardziej na prostą jeszcze, bo ja widzę jednak to, że ten facet ma jakiś potencjał. Ale przez to, że go oglądanie takiej spierdoliny jak Grywcowa, no to on sobie ten potencjał psuje. Dobra, to sobie w sumie nie mam co psy pierdolić. O, na mówca motywacyjnym koleś, ona jest toksystą osobą, zniszczy innym psychikę, a nie im pomoże. Oglądają odcinek, ojciec jest tak samo toksysta jak matka, więc Grywcowa znaki i ryj pierdolić. Kurwa mać. Bzdury. Ja jebie. Ale mi ona wkurwia. Napiennik, toksysta osoba gra, zaczęła się zmieniła i wszystko będzie dobrze. Miam, jakie uwielbiam tak stuce zakłócenia. Kurwa, ty same tej stuce obleśna jeszcze, kurwa, byś włosy sobie wydłużyła. Mogłabyś mieć dłuższe włosy, jakbyś się kurwa ogarnęła pod względem wyglądu, ale nie, kurwa, nie. Zamiast tego to będzie innym pierdolić, zamiast wyglądać jak ona właśnie. Kurwa mać. Grywcowa jest toksik, a ona ma celu dość pisać, że ktoś inny jest toksyczny. No to jest po prostu, kurwa, ścierwo. Jak się niby mężczyznami bawi, jak to pierdolić teraz, kurwa mać, debilka. Tak jak ja wspominam postaci, niektórych pajaców, którzy potrafią okropne spisać do niektórych aktorów, tak, pajaców, kurwa, no sama jesteś tym pajacem, debilka. Nie, no to podobno gracze nie odróżniają fikcji od rzeczywistości, a potem widzisz, że jakiś aktor się boi o swoje życie, to bo fani się w kuzeniu rolek. No, jest, ludzie są przerażające. Powiedziała ta, która też nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. Bo się spierdala do Aisi dlatego, bo ona sobie lubi postaci uśmiercić w Lidownie. Wiesz, że ja nie stanę tego, co ty tam pierdoliłaś do Aisi? Sama się spierdalać o to. Jeżeli ktoś jakiś postać z gry nie lubi. Debilka, kurwa mać. Ja jebie.
Z tym z gracami się nie zgadzam. Ja gram od 5 roku życia i nic mi nie jest. To się grało na Telmamy. Ale jest takimi tu. No, chociaż teraz gram od dziecka, więc. A, ciekawe takie gry gra, pewnie kurwa jakieś spierdolone gry. Jak to Colossal Strength albo The Last of Us 2 pewnie. Takie najbardziej kurwa toksyczne! Feministyczne gry! Obejrzyjcie sobie ten odcinek, jak ktoś, zarówno matka, jak i ojciec jest toksyczny i spierdolony. I taka jest prawda. Na temat tego odcinka. No ale oczywiście, Witki Lakredoma i tak będą pierdolić, tylko matka jest zła. Uwielbiam fast food. No ja też sobie czasami lubię iść do McDonald'a, do McDonald'a, ale jakoś gruby nie jestem. Boże, kurwa, debilko, zachowujesz jak gruby spaślak. Ale on nie jest taką osobą, Kalo atakował. Kurwa, moć nie atakowała, tylko jedynie tam, pamiętam, coś napisała jej ogólnie, że współczuję jej tego, gdzie pracuje. Co takiego była? Ty sobie wymyśliłaś, kurwa, atak. Bo tak, bo to wszędzie widzisz, kurwa, atak. Na dziewczyny, które są bardziej męskie, a sama atakuje dziewczyny, które ci, są bardziej kobiece, kurwa, mać. Więc zaraz. Męskie? To nawet męska nie jesteś, kurwa, pizdo, nie byłabyś w stanie nic zrobić. Ty tylko się ubierasz jak facet. Pizda jebana. Się ubiera jak facet, to zachowuje się jak emocjonalna dziewczynka, która ma 11 lat. Taka jest prawda ogrywicowej. Ojej, a tak cię potrafią, że tak powiem, wkurwić prowokacje? Debilka jedna. No, wada wzroku, jest jak okulary nosi, ja jebie. Nadpobudliwa, kurwa. Wiecie, ona się teraz będzie usprawiedliwiać, ja się tak zachowuję, dlatego mam auto i jestem kurwa mać. To dlatego się tak zachowuje, rozumiecie? To moje usprawiedliwienie na to, co ona pierdoli. Zem autyzm, to się tak będzie usprawiedliwiać. Jak ty masz autyzm, do tego stopnia masz autyzm, że nie potrafisz pisać do normalnych komentarzy, to wypierdalaj kurwa z YouTube'a i zjebisz najlepiej. Ja jebie. To się wkurwić można. To jest taka zjebana kurwa cpiara. Że wkurwiam bardziej niż skąd jest na nosa ten ci Formuły 1. Co tu się kurwa dzieje? Skoro będę większość przez to był 800, tylko się załatwiało i teraz są skąd respekt, nie ma osoby, co by mnie za debilą uważała. No, grywicować prawie kurwa napisać, że to jest toksyczne, bo już sobie zdobył szacunek w taki, a nie inny sposób. Ja pierdolę. Tak? Bałeś się cokolwiek zrobić, to jesteś pizdą, kurwa mać! Jesteś pizdą, a Marcelo kozakować w dubie! Na YouTubie, taka i temu byś psy waliła, i tamtej byś psy waliła, nikomu byś nie psy waliła, bo jesteś pizdą, która nic nie potrafi zrobić! Kurwa! Ja jebie! Jak ja nienawidzę takich dziewczynek, które w internecie fikają, a realnie są pizdami, które płacą z byle jakiego powodu! Bo taka jest prawda ogrywicowa, że niezależnie od co byś jej powiedział, to ona by zaczęła płakać, albo by się zaczęła awanturować. I by gówno zrobiła tak naprawdę, tylko ona potrafi ksyteć. Ona tylko potrafi ksyteć, pierdolić bzdury, ale nic nie zrobi. Ona sobie tylko ma zagadać, że hej, temu psy walę. Prawda jest taka, że ja bym psy walił grywicowej tak mocno, żeby się typiara zesrała. A jakoś bardzo silny fizycznie to ja nie jestem. Ale i tak bym jej psy walił. Oczywiście, gdyby to ona pierwsza mnie zaatakowała. To się nie martwi jak ktoś. To nie jest żadna groźba, nic tego, po prostu gdyby ona mnie pierwsza zaatakowała, to ja bym jej potem tak wsywalił, że typiara by się zasrała i tyle w temacie. A od razu podkreślam, jeszcze raz, że ja silny fizycznie nie jestem. No ale kurwa, nawet ja bym sobie poradził z grwisową. Bo to jest pizda. A jeśli jest totalnie inna od ciebie, może to, co, żebyś to zrozumiała. Dziewczynko, kurwa, głupia. Ja pierdolę. Nie no, Aisio, to gdzie też swoje gadała, ale jak kurwa, co tam te wypociny tej grywicowej, to mi jest szkoda tej Aisi, no.
tam jest Aisie, idzie porozmawiać jakoś. Teraz Aisie nie jest kurwa zjebaną chłopczycą. Co wynika z jej komentarzy. No to, że ona kocha Wings, które ja nie lubię, no to co z tego? Że ona akurat Wings uwielbia. Co z tego? Może sobie je lubić. Nic mi do tego. No ale Grywicowa ma inne zdanie, no. Miłość to jednak piękna rzecz. Wiesz, nie można zmuszać kogoś do kochania kogoś, kto jest od tego. No właśnie, nie można zmuszać, nie można zmuszać. Ale Grywicowa i tak będzie pierdoliła, kurwa, że jeśli nie kochasz osoby, która jest gruba, to jesteś fatfoben. Bo nie podobają ci się grube osoby. Bo nie potrafisz kochać osoby, która jest gruba. To fatfobem jesteś, kurwa mać. Wiecie, osoby w tym sensie, no, swoje kobiety, mężczyzny. Nie chodzi tutaj teraz o dziecko. No właśnie, no, dokładnie tak, Aisi. No ale Grywicowa i tak będzie pierdoliła, że mamy to je szanować, mam to szanować. Chuj z tym, że ona sama, kurwa, nie szanuje dziewczyn, które się ubierają inaczej od niej. Sama ma problem z tym, że dziewczyna sobie skiekę założy. Chuj z tym, oczywiście. Mamy szanować to, co ona szanuje, ale... Z kolei... Ona to sobie może mieć problem. Z tym, że dziewczyna ubiera się dziewczęco, noć z pilki. Kurwa mać. Ale mi ta hipokrytka wkurwia. W sumie jeśli chodzi o badanie krwi, jak mi podoba, że to było w domku, no pokazałem, taka ma anegdotka. Wujek naszej przyjaciółki, który zmarł miesiąc temu, był alkoholikiem, na razie to nic niezwykłego, jeśli powiemy, że wątroba miała zniszczoną, a wysiadła. Ale właśnie badanie krwi zrobił sobie nieraz, już mając maskoć wątrobie, organizm się w reformie, wychodziły mu idealnie. Żeby badania miały sens, trzeba wiedzieć, co badać i badać konkretne paramenty. No, grubactwo też prowadzi do tragedii, podobnie jak uzależnienie od alkoholu. No, ale do Grywicowej to nie docę, no. Fajnie być grubo to okej. No, moje imprezy, tylko ze mną. Kurwa macie. No, samotowych rodziców, no. Grywicowa teraz pierdoli o tym, jak rodzice są źli. Ja pierdolę. Kurwa mać, jaka to jest hipokrytka. Widzicie to? Grywicowa, kurwa jego mać. Zmusza Aisi do ekologii i do okazywania iPad i wtedy stwierdziła, że to jest okej, okay, że zmuszanie do czegoś takiego jest jak najbardziej okej. Okay. A teraz z kolei ma problem z tym, gdy ktoś zmusza kogoś do diety. Teraz ma z kolei ten problem, ale gdy ona z kolei zmusza Aisi do tego, żeby była ekologiczna, żeby okazywała empatię, no to wtedy to już było okej. Okay. Kurwa macie, jaka to jest hipokrytka. Ja pierdolę. Jak to jest po prostu spierdolenie umysłowe. Ale mnie ona wkurwia, naprawdę. Tak wiem, że to wycieram, ale naprawdę ona jest tak toksyczna, że ona zmusza wam pokazać, co ona pierdoli tutaj. No da, kompleksy, kurwa. Ja je wie. A co gdyby Aisi z kolei nic by nie robiła, nikogo by nie obrazała, ale ty byś i tak po niej jechała, bo lubi Wings, bo ubiera się dziewczęco, może ona by dostała kompleksu przez ciebie, ale to wyjebane na to, bo gnębienie dziewczyn, które się ubierają dziewczęco, to jest okej, okay, gdy tak grubaski robią, ale z kolei gdy jest na odwrót, to wtedy to już nagle jest problem. Kurwa mać. Jestem potem zadowolony, że mam takich idealnych kolegów, ale są najgorsze języki, no i nie wiem, co to jest normalny XD. Ta, odruch obronny, no kurwa. Sraronny co najwyżej. No ciekawe, że nikt się akurat nie cpia o to, że ma twarz na awatarze. To już... Ograniczyliście się? Ze spierdalaniem się do ludzi o to, że mają na awatarze jakąś postać z mojej depony? No, a skoro Aisi to teraz dostała sobie łapę w górę, to
Jednak to dobrze świadczy o tym, że niektórzy przynajmniej widzowie Lakornuma się ogarniają i nie zdają sobie sprawy z tego, że to Griffithowa jest tutaj prawdziwym problemem, a nie Aishi właśnie. Chociaż prawda jest taka, że Aishi nie jest też święta, ale Yowitz naprawdę, Yowitz po prostu o wiele bardziej wolę Aishi niż Griffithową, przynajmniej Aishi z nią idzie porozmawiać. No, proszę bardzo, tutaj mamy kolejnego psychopata od Griffithowej. Doliwo, kolejny spierdolony kurwa ściek umysłowy. No, jest głupi, kurwa, będzie głupi. Ta, na pewno, kurwa. Rani córkę, ale prawda jest taka, że by też zranił córkę i pewnie pierdolić, że nie. Laska nauczy stać. Kurwa, macie ty sama sekretarz jej słowa niejednokrotnie. Więc za kiri tam. Babstry pierdolony, kurwa, kłopcyta jest w dodatku. Nie, naprawdę. Ja przez Griffithową stałem się na medzie z kłopcy. Po prostu kurwa kłopcy, że nienawidzę przez Griffithową teraz w tym momencie, naprawdę. Jestem wściekły na kłopcyce. Naprawdę, kurwa, ja teraz twierdzę, dostrzedzę, że gdyby dziewczyna była mądra, interesująca, ciekawa, to bym się mógł nawet umówić z taką dziewczyną, która sobie kolekcjonuje lalki, ogląda nawet Barbie, mając 18 lat, ubiera się tak całkowicie narodowo. Ja nawet bym z taką dziewczyną mógłbym się umówić, mógłbym z taką dziewczyną być w związku. Gdyby tylko tak, jak to się mówiłem, była interesująca, ciekawa, mądra, to ja bym nawet z taką dziewczyną mógłbym być w związku. Bo sobie ma takie zainteresowania, takie hobby, zrobi kolekcjonować lalki i co z tego, kurwa, co z tego? Ma takie prawo. Dopóki się zachowuje normalnie, dopóki idzie się porozmawiać, no to ja tutaj nie widzę problemu. Kiedyś widziałem problem, jeśli chodzi o tą sprawę. Uważam, że to jest śmieszne, ale teraz naprawdę dochodzę do takiego wniosku, że w sumie kim ja jestem, żeby to oceniać, skoro sam sobie to tasło obejrzę Wings, My Little Pony również, Egress the Girls. Ale widownie Naruczeka, Lakornuma, to przecież oni się będą spierdalać o takie rzeczy. A sami kurwa dojrzali nie są. I taka jest prawda o nich. O, fatfobia, kurwa, jest fatfobia. Jak wspominałem, fatfobia. Nie ma czegoś takiego debilka jak fatfobia. Kurwa mać. Czyli tak, nie dojdzie ma z kolą traumę, to jest odwołany przez fatfobiczną matkę, to cudce, nie wpada, jest w anoreksie albo luźna, bujemy. Tak, bo kurwa wyobraź sobie, że ktoś ma prawo się nie umawiać z dziewczyną, która jest gruba. Ja bym naprawdę nie chciał mieć dziewczyny, która jest gruba. Kurwa pluje na takie dziewczyny. No chyba, że taka dziewczyna po prostu jest gruba, bo zakurwała, to wtedy rozumiem, ale w momencie, gdy ta dziewczyna jest gruba dlatego, bo się obzera, bo wpierdala kurwa fast foody ciągle, to do wyjebania jest taka dziewczyna, ja mam wyjebane kurwa taką dziewczynę, nie chcę mieć z nią nic do czynienia. I mi dla niej też nie będę, i Sanowo też nie będę. Szkoda, że nie wyjdzie z tego komputera, skąd bym podstawał to, co jej napisałeś. Co on tutaj niby coś napisał? Wkurwiłem się. No kto wiem, coś napisał tutaj faktycznie. Mam nadzieję, że się wkurwił na Griffithową. Ja mam fatfobię. A to bardzo ciekawe, że Junko ma fatfobię. Znaczy Junko kurwa też pierdolił o tym. Ja znałem taką bazę. Junko też sobie pierdolił o tym, że Aishi to jest jakiś troll. Że Aishi to jest zjebana. I można by sobie było pomyśleć, że Junko to jest następna tpiara od Griffithowej. A to się jednak okazuje, że nie? Angej. Cyfatfobia w ogóle istnieje XD, bo jakoś tylko istnieje ona dla kobiet. Ja pierdolę nareszcie jakaś normalna osoba na tym kanale. Jak dobrze. Więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta tpiara jest pierdolnięta. Jak dobrze. Mają się pogodzić z realiami i jedzą niezliczone ilości jedzenia. Tak, wiem, są osoby, które są otyłe, z choroby im dokuczają, ale to też nie jest fatfobiczne. To jest po prostu wyśmiewanie rzeczy czyjegoś nieszczęścia. Dużo się z tych fobii zrobiło, odkąd się te nastolatki się spasły i głosą swoje racianki. To jest dokładnie tak. Same kurwa obzerają się, nie dbają o swoje ciało, o swoje zdrowie, a później będą pierdoliły o tym, że o, są takie biedne tam kurde ludzie, je atakują. I sobie wymyślają fatfobię.
Kurwa mać, te zjebane kurwa dziewczynki, 13-letnie, 15-letnie, Julecki z Twittera, feministki kurwa, z Mają Staćko na cele, z Grywicową. Czyli tej złą osobą. Grywicowa, ona tam była po twojej stronie. Też nie ma ból dupy do Aisi. Tybie fatwoba jest psychologii dotyczy osób wszystkich płci. Wszystkich płci! Ja jestem bardzo ciekawy, czy ona przez wszystkie płcie ma na myśli mężczyzn i kobiety, czy może jest są jakieś inne płcie w jej rozumowaniu. Obstawiam jednak to drugie, że są jakieś jeszcze inne płcie. Ciekawe jakie kurwa płcie jeszcze są w umyśle Grywcowej. Blaze nic nie jest spowodowany problemem alfatwobia, tylko kobiety się obrażają, jak ktoś nazywa je grubą. No dokładnie, bo kurwa macie, to są po prostu pizdy jedne i tyle w temacie. Bo mężczyźni wcale nie doświadczają fatfobii. Więc mężczyźni to się czymś takim nie przejmują. Bo stoję za cukiem dla kobiet, normalnych oczywiście, ale niestety mężczyźni, no jednak są bardziej ogarnięci. A nie, czekaj, też doświadczają w tym odcinku mężczyzna je doświadczą. Kurwa mać, ale on nie wymyślał sobie jakiejś fatfobii. Debilko. No dokładnie, nareszcie jakaś mądra wypowiedź. Niestety ona idzie w tsunami, to jest najgorsze. No niestety, pizdą jest kurwa. Mężczyzna w tym odcinku sam przyznał, że się kocha jeść, więc niech się nie dziwi, do jakiego stanu się to prowadzi. No dokładnie. Śmieć, kurwa. No tak, bo ma się dostosować, gdzie ja tu sam. Wcale nie od to w moją stronę. Kurwa, jak ty sama zmuszasz ludzi do tego, żeby myśleli jak ty, żeby ubierali się jak ty. Ty jesteś hipokrytką, dziewczynką, głupia. Masz ból dupy do każdego, kto się ubiera inaczej od ciebie. I myśli inaczej od ciebie. Debilka, kurwa, macie jesteś hipokrytka w dodatku. Ja pierdolę. No ale LGBT, jakby była obleśną lesbą, no to wtedy by była afera. Kurwa, obleśną stereotypową kobietą, tą lesbą. Jest, brakuje tego, żeby z tej poli zrobili lesbę. Na szczęście do tego nie doszło. Ale w sumie to niestety ona wygląda jak taka stereotypowa kurwa lesba obleśna. Za to kim jest? No, za to jest, kurwa, zjebaną, stereotypową chłopcetą lesbą. Bo oczywiście nie, wcale nie, oczywiście kurwa nie ma takiej opcji, żeby lesbika mogła być kobieca, żeby się mogła ubierać dziewczyną. Nie, oczywiście każda lesbika to jest chłopcyca, kurwa, Grywcowa. Jasne. Że kurwa, zrobili sobie, kurwa, spisek, taki tam, w grach, jak Life is Strange, jak w The Last of Us 2, każda lesbika to jest chłopcyca. W parę dokumentach również tak jest. I mamy, kurwa, efekt tego. Sobie teraz każdy będzie myślał, że każda lesba to jest koptycą, jest toksyczna. Te lesby to sobie nawet sprawy nie zdają z tego, że one same sobie skoczą swoim zachowaniem. Wystarczy kurwa nie jeść, to on dokładnie w Reddiu, wystarczy nie jeść tyle, no ale Grywicowa i tak będzie pierdoliła swoje. No i na razie, no tak powiedziała ta, która kurwa nie potrafi zaakceptować tego, że dziewczyna lubi się ubierać kobieco. No, popieram. Dlatego nie jest wankowa, tylko za dużą ilością jedzenia.